Siemanko, z tej strony Koksik, zapraszam na drugi odcinek. Na samym wstępie chciałbym podziękować za suby, lajki, komentarze. To miłe z waszej strony. Chciałbym również napomknąć, że seria swap silnika 1.16V nie przedstawia, jak profesjonalnie robicie swapy. Nie przedłużając już wstępu, zapraszam na drugi odcinek. Jazda! Ruszam po Habosia, potem po Face'a i ciśniemy drwina Darka po stojak na silnik. Siemaneczko. Siema Habosi. Abyś furgon, stęskniłem się za nim. Jedziemy. Nie tak wymieszany olej, daj kopa. Jebać biedę, ceny nie zobaczycie, bo jest osłonięta i tak jest wuch te drogo. Do pełna za 3 dychy? Za 30 nie więcej. Proszę, tak się bawi kwiat polskiej młodzieży. Pociłeś czy nie pociłeś? Spierdalamy. To spierdalamy, dawaj. Eluwa. Siemanko. Piąteczka. Ja wiem. Jedziemy gości. Na rosół, niedziela, na rosół. Trochę już po rosole, już czas po rosole, ale damy radę, zdążymy. Siema. Siema, Dariusz. My za Radominem, chleb schabowy, bo zaraz będzie. Dobra. Dara. Siema. No Darek nie mówił, ale specjalnie ten, pół świniaka on mroził. Nie będzie na już, będzie impreza. Ty wie tam, gdzie ten Darek mieszka. Ty, tu teraz cmentarz naprawdę jest niefidelny. Patrz tak, jak remizę w Rypinie mają. Mogły zajść komplikacje. To może nie być adres nawet. To może nie osiedle sportowe, a nie sportowa. A siema. Dariusz, nie możemy trafić. Kurwa. Wyleź, Darek, wyleź do nas. Tu w prawo na, na głowie? Teraz w prawo masz drugie taką pozo. Głowin 36A? Jojo, tu wjeżdżaj, no. O, widzę! Widzę Gulfa! Jo, 32 stoi, to tam jest. Dobry! ZMTV Klipsu się. Siema. Siema, bang! Stoi Golf. Dariusz, pochwal się najpierw, co ty tu masz w garażu? Mam Golf, Golfa, dwójeczkę. Golf dwójeczka. Tak, oryginalny kolor, nie jest w układzie czy coś. Tutaj na razie dłubię przy silniczku. Dobra, Dariusz. Siemano. Stojak odebrany od Darka. Wracamy do naszego pięknego Golubia Dobrzynia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Nie no, trzeba to ogarnąć, zanim ruszymy dalej. No dobra, jest już lepiej. W sumie wystarczająco na tyle, żeby można działać z robotą. Sprawa jest taka, że nie mogę odkręcić tej śruby. Tutaj od chodnicy klimy. No ale trzeba to zrobić. No i oczywiście nie obyło się bez strat. No niestety, nie mogę tego odkręcić, a tak chodnica klimatyzacji tak była. Nieszczelna, trzeba ją zmienić. Także no, wyszło tak. No a tam, zrobimy kiedyś, spokojnie. No trudno. Nie chciałem, żeby tak wyszło, no ale życie. Chciałem teraz okręcić ten pas dolny, który oczywiście pewnie też za szybko nie puści. We'll be right back.
podwodny pas odkręcony, także możemy zabierać się za skręcanie stojaka na silnik, który pożyczyliśmy od Dariusza. Stojak złożony, także nie pozostało nam nic innego jak zawiesić na nim silnik. W ogóle miałem też problem, żeby znaleźć u nas w mieście śruby do silnika, ponieważ to jest drobny gwint, taki trochę nietypowy, a że u nas jest małe miasteczko i jest parę sklepów takich metalowych. No ale koniec końców się udało znaleźć. Mam już gotowe, skręcone. Teraz to spakować na stojak. Dobra, teraz będą jaja. Duże jaja, kurwa. Przepuklinę do stanu. Lubaj, co jadziesz? Ja na kamiennej, bo miałem klucze odebrać, ale chłop zamki popierdolił i mi zeszło. Dobra, dobra, to dawaj. Dobra, no, Luba. Puzon, puzoniasty. Luwo. Ten, jaki ten. Co? Steve Jobs. Jaki golfik. A ja. Bora, nie? Ząbek, co zostało zrobione? Opowiedz. Został pomalowany silnik. Tak. Patrzcie, minęła chwila, silniczek pięknie pomalowany. Nie, tak naprawdę to fake, wiadomo.